We wschodniej Anglii, u ujścia Tamizji i Mersey, do Morza Północnego, siła wody próbuje rozprawić się z potężnymi morskimi, ufortyfikowanymi wieżami z czasów II wojny światowej. Tak zwane forty Mausela robią niezwykłe wrażenie i powstały już plany ich renowacji i udostępnienia turystom. Powstały w latach 60. XIX wieku, a zamek Miranda w Belgii z powodu braku inwestorów, którzy mogliby udźwignąć ciężar utrzymania i renowacji tej niesamowitej nieruchomości, niszczy je od lat 90. ubiegłego wieku. Rezydencja z lat 20. ubiegłego wieku, znana jako Hotel del Salto, urzeka nie tylko swoją tajemniczością, ale również lokalizacją. Ten opuszczony i według legend nawiedzony dom został. Budowę hotelu Ryungyong rozpoczęto w 1987 roku w stolicy Korei Północnej w Pjongjangu. Liczący 105 pięter, budynek o powierzchni użytkowej 360 tysięcy metrów kwadratowych i przy wysokości 330 metrów był prawdziwym rekordzistą. To pierwszy obiekt poza Nowym Jorkiem i Chicago mając więcej niż 300 metrów. Otwarcie dla klientów 3000 pokoi i 7 obrotowych restauracji zaplanowano na czerwiec 1989 roku, ale problemy z technologią budowlaną i materiałami opóźniły pracę. Ostatecznie inwestycje zawieszono w 1992 roku, głównie z braku funduszy, a budynek w stanie surowym zaczął zamieniać się w upiorną ruinę. W 2008 roku wznowiono pracę przy tym obiekcie, wykończono elewację, jednak wciąż nie wiadomo, czy i kiedy zostanie oddany do użytku. Z wciąż niewykończonymi wnętrzami hotel jest obiektem widmu. Futurystyczne osiedle Sanzi na przedmieściach Tajpej miało służyć jako ośrodek wypoczynkowy. Jednak po 2 latach prac, w wyniku kłopotów inwestycyjnych i kilku śmiertelnych wypadków na budowie, projekt zawieszono. Niedokończone domy, kształtem przypominające spotki UFO, stały się niezwykłą atrakcją turystyczną. Na terenie lasów w okolicach Nowogrodu Bobrzańskiego wciąż natrafić możemy na pozostałości niemieckiej fabryki amunicji, kombinatu DAG, Alfred Nobel, Krzystkowice. Park rozrywki Wonderland, budowany w sąsiedztwie Pekinu, miał być największym tego typu obiektem w Azji. Jednak po kilku latach budowy, w 1988 roku, inwestycje wstrzymano z powodu konfliktu z lokalną ludnością i kłopotów samego dewelopera. Mimo próby wskrzeszenia inwestycji, parku nie udało się ukończyć. Kiedyś ośrodek wydobycia węgla, obecnie wyspa Hashima, jest jedną z 505 niezamieszkanych i upiornych wysp w prefekturze Nagasaki. Opuszczony i totalnie zrujnowany kompleks ośrodków wypoczynkowych w Kozubniku jest swoistym ewenementem Beskidów. Ruiny, które dziś nie przypominają tętniącego życiem w czasach PRL-u, ośrodka położone są w północnym stoku Żaru przy jeziorze Międzybrodzkim. Opuszczona i upiorna dzielnica duchów Famagusty na Cyprze. Kiedyś przyjeżdżały tu wypoczywać takie gwiazdy jak choćby Brigitte Bardot. Mieszkańcy jednak uciekli podczas inwazji tureckiej. Opuszczona linia kolejowa w Paryżu. Dzisiaj przypomina jednak drogę do piekła. Zamek na jednej z wysepek na rzece Hudson. Dziś własność stanu Nowy Jork. Niegdyś należał do potentata w handlu bronią Bannermanna. Gdy właściciel niespodziewanie zmarł, nikt nie kwapił się z zamieszkiwaniem w zameczku. W dodatku wybuch amunicji poważnie zniszczył zamek, w tym jedną z wież. Oradour-sur-Glane,
miasteczko we Francji. Nie tyle opuszczone, co wymordowane. Kilkuset mieszkańców zabili żołnierze oddziałów SS w 1944 roku. Dziś miasteczko to ruina widma. Krążą legendy, że w nocy oto opuszczona i w dużej części nieistniejąca już fabryka celulozy we Włocławku została założona w XIX wieku przez braci Cassirer. Po II wojnie światowej funkcjonowała jako zakłady celulozowo-papiernicze aż do 1994 roku, gdy ogłosiła swą upadłość. Na Śląsku, na terenie Szopienic, znajdziemy niezwykle malownicze ruiny dawnej huty Uteman, która czasy swojej świetności miała na początku XX wieku. Kaletańskie zakłady celulozowo-papiernicze w małym miasteczku Kalety są największym zabytkiem industrialnym powiatu tarnogórskiego. Niestety, opuszczone zabudowania stopniowo niszczeją. XIX-wieczna cementownia, mieszcząca się w dzielnicy Będzina Grodźcu, wstrzymała działalność w 1979 roku, gdy w wyniku szkód górniczych nastąpiły nieodwracalne zniszczenia w zabudowaniach produkcyjnych. Upiorne ruiny zakładów przetrwały do dzisiaj. Opuszczone Belitz-Helstetten sanatorium położone w Brandenburgii miało służyć jako sceneria najstraszniejszych horrorów. Do tego dochodzi mroczna historia tego miejsca, które w swojej historii było świadkiem najdziwniejszych i upiornych wydarzeń. Japońskie Królestwo Gullivera, ale zamiast olbrzymich zysków właściciele mieli olbrzymie długi. Park został zamknięty. Sala koncertowa w New Bedford została oddana do użytku tego samego dnia, którego zatonął Titanic, 15 kwietnia 1912 roku. Obecnie w części obiektu funkcjonuje supermarket, jednak sama sala koncertowa pozostaje opustoszała i stopniowo niszczeni. Berliński park rozrywki Spree Park stoi opustoszały od 2002 roku. Został on zamknięty z powodu długów jego właściciela, niejakiego Norberta Witte. Od tamtego czasu park opustoszał i popada w ruiny. To prawdziwe miasto widmo, Prypeć, w obwodzie kijowskim w północnej Ukrainie, zamieszkiwane kiedyś przez pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz ich rodziny. Ponad 50 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych dzień po katastrofie. Nie zabrali niczego. Miasto zostało opustoszałe w jedną noc, w jeden dzień. Zostawili w nim cały dobytek swojego życia. To naprawdę potężne, prawdziwe miasto widmo.